Witajcie, witajcie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka w cyklu Miesiąc Z. Tym razem zajmiemy się technologią, która powszechnie i obiegowo nazywana jest tak zwanym liftingiem bez skalpela. Dlaczego jest tak nazywana? Pewnie dlatego, że przynosi efekty podobne tym, które uzyskujemy dzięki ingerencji chirurgicznej, dzięki skalpelowi. Tak, jak już się pewnie domyślacie, to jest technologia HIFU. I właśnie tej technologii poświęcimy cały sierpień. Czego będziecie się mogli dowiedzieć? Jesteśmy dzisiaj tutaj, nagrywamy te odcinki dla Was w Komornikach pod Poznaniem. Przyjechaliśmy do salonu Go Beauty i w tym salonie z właścicielką tego salonu rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak ta technologia sprawdza się w praktyce. Zarówno praktyce tej zabiegowej, jak też pod kątem opłacalności tego rozwiązania i efektów, jakie daje klientom. To, co też istotne i chcielibyśmy szczególnie podkreślić przy tej technologii, to procedura zabiegowa. Chcemy to podkreślić szczególnie, ponieważ HIFU, pomimo tego, że przynosi dobre i spektakularne efekty, jest też obarczone dużym ryzykiem powikłań. W związku z tym ta procedura musi być starannie zachowana, żeby uniknąć jakichkolwiek przykrych konsekwencji dla klienta. Więc temu też poświęcimy dużo czasu. Będą też inne wzmianki, o których teraz nie powiem, ale pozostawię je, powiedzmy, jako niespodziankę dla Was. Natomiast to, do czego Was zachęcam, jak zawsze, przy początku miesiąca Z, pobierzcie sobie teraz, moi drodzy, e-book, który jest dostępny pod tym nagraniem. Ten e-book jest po to, żebyście się wgryźli, wtajemniczyli w niuanse tego, czym jest technologia HIFU, żeby Wam było łatwiej później w odbiorze, przyswajaniu wiedzy w kolejnych odcinkach. Więc zachęcam Was, miesiąc z technologią HIFU. Zapraszam serdecznie.